Dzień dobry. Witam Cię serdecznie 28 września w środę. Na dzisiaj mamy takie słowa z Biblią na co dzień. Z pierwszego listu Jana. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Słowa, które wydają się świetnie pasować do czasu, w którym się znajdujemy. Dzień się skraca, noc będzie stosunkowo się wydłużać. Na zewnątrz widzimy, przybywa ciemności, ale wiemy, że światło wróci. Że światło wróci. Więc słowa te w tym kontekście byłyby pełne nadziei. Cały problem tkwi tylko w tym, że w liście Jana chodzi o inną ciemność i inne światło. W pierwszym liście Jana, także w Ewangelii Jana, jest mowa o jednym przykazaniu, o jednym nowym przykazaniu. Miłości brata i siostry w Chrystusie, miłości innych chrześcijan. Jan, pisząc o ciemności i światłości, autor listu dotyka tego właśnie tematu. Nie można uważać, że jest się w świetle, żyje się życiem chrześcijańskim, żyje się wiarą w Chrystusie, kiedy pielęgnuje w sobie nienawiść do innych wierzących, do innych ludzi, albo choćby obojętność, że nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Wtedy to moje twierdzenie o byciu w świetle jest fałszywe. Ostrość słów tego listu jest zaskakująca. I chyba do dnia dzisiejszego bardzo trafna. Niestety nierzadko się zdarza, że w kościołach te więzi międzyludzkie bywają sztuczne, fałszywe, że odczuwa się wiele oceny. Pozornie są uśmiechy, ale niekoniecznie idzie za nimi cokolwiek więcej. I bezkompromisowość Jana każe tobie i mi przyjrzeć się, jaka ciemność jest w nas. Światło już jest. Chrystus przyszedł na świat, jest obecny, tam gdzie czytamy Słowo Boże, gdzie modlimy się, gdzie żyjemy wiarą. Ale czy ja pozwalam, żeby ubywało we mnie ciemności? Ciemności do drugiego człowieka, nienawiści, wrogości, walki z drugim człowiekiem. Nadzieja, która jest w tych słowach, jest ogromna. Ciemność ustępuje, a prawdziwa światłość już świeci. Nie musisz pozostawać w ciemności. Możesz żyć w świetle, możesz żyć przebaczeniem, uczeniem się innej więzi z drugim człowiekiem niż to, co niejako samo z siebie nam ludziom przychodzi, kiedy walczymy ze sobą, traktujemy siebie wrogo, obojętnie, czy na różne inne sposoby prowadzimy pewne gry ze sobą. Słowa Jana mówią, można żyć inaczej, można budować głębokie, pełne znaczenia więzi z drugim człowiekiem. I to szczególnie z motywacji wiary. I tego Tobie i sobie życzę, żebyśmy zarówno umieli je budować, jak i mogli ich jak najwięcej doświadczać. Przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko, w społecznościach wiary. Życzę Ci dobrego dnia.